We wtorek 10 września w sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie wręczono nagrody powiatu cieszyńskiego imienia księdza Leopolda i Jana Szersznika. Statuetki odebrali Helena Wróbel, poetka ludowa z Cisownicy w kategorii twórczości artystycznej, Adam Makowicz, pianista jazzowy w kategorii twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, literaturoznawca w kategorii ochrony kultury. Nagroda to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że to jest w Cieszynie. Że ten Cieszyn, że to ta ziemia, którą kocham i w której czuję się prawie tak dobrze jak w swoim Krościenku, bo to tak napisała Zofia Kossak. Poznać ten kraj, a nie pokochać jest niemożliwe. A tu idzie w parze uroda ludzi, uroda krajobrazu, taka, to się nazywa locus anemonos, miejsce piękne, miejsce oswojone, miejsce własne, ale gdzie tu wejdę, do sklepu, popatrzę na ulicy, spotkam dzieci, a wszyscy się do mnie uśmiechają, a wcale nie wiedzą, kim jestem. Ziemia się tu uśmiecha. I w oczach ludzi jest odblask piękna tej ziemi. Ta nagroda zbliża mnie jeszcze bardziej do Cieszyna. I to wzruszenie byłem, wzruszony jestem dostając taką nagrodę i czuję się, jakby to powiedzieć, bliżej Cieszyna. Cały czas aktywnie. No, jak człowiek to trzyma przy życiu. No właśnie, cały czas to Pana cieszy, cały czas to daje taką energię i satysfakcję? Wie Pani, energii się ma coraz mniej, jeśli chodzi o fizyczną energię, ale wewnętrzne tak. Ja kocham muzykę i kocham publiczność, jak przychodzi dzielić się z muzyką, to jest moje życie, dzielenie się z kimś, bo my na poczekaniu tworzymy improwizację, my potrzebujemy żywą publiczność. Super, nie spodziewałam się, to zaszczyt taki, nie, ja myślałam, taka skromna osoba, nigdy nie przypuszczałam i nie dążyłam do tego, żeby coś takiego, że jest tyle tych ode mnie takich wspaniałych ludzi takich, to a ja... Ja tylko chciałam gorąco i serdecznie wszystkim, którzy tu jesteśmy. Tym, którzy się napracowali, przygotowali, tym, którzy oczywiście są laureatami. Szczególnie dziękuję kapitule, bo to Panie Profesorze, wielka Pana zasługa, że tak to wszystko nam pięknie się udało w tym roku.